Zastanawialiście się kiedyś, czy można okiełznać wiatr, panować nad tym wiatrem, a jeżeli się uda, to co z tego będziemy mieli? Na to między innymi pytanie starał się odpowiedzieć leżący w tym grobie Józef Antos, czyli wynalazca, konstruktor i twórca jedynego w swoim rodzaju wielkiego wiatraka, który znajduje się w polach, niedaleko tego miejsca, w którym jesteśmy. Niesamowita konstrukcja, do której Was zabierzemy za chwilę. To, co widzicie za moimi plecami, to jedna z najwyższych, jak nie najwyższa, prywatna elektrownia wiatrowa w Europie. Przez 25 lat swego życia tworzył ją mieszkanie z tej maleńkiej wsi. Podejdziemy, zobaczymy. No niestety nie udało się ukończyć tej budowli. Podobno nie zagrała jakaś prądnica, która miała wytwarzać tą energię. Podejdziemy, zobaczymy, oglądamy to z bliska na tyle, ile się da. Zobaczymy, jaki będzie los tego urządzenia za parę lat. To coś, co mamy za plecami, robi wrażenie, prawda? Słuchajcie, tu ten cały pędnik ma średnicę 32 metrów. Dacie wiarę? Podobno ta cała machineria robiąca upiorne wrażenie, te dźwięki piszczące, jak to wszystko się tam trzęsło siebie,
Ta cała machineria podobno waży 240 ton. Podobno. Całość, jak widzicie, podobno to ma 54 metry, czyli jest w wysokości 10-piętrowego budynku, nawet troszeczkę więcej. Pan Józef niestety zmarł, nie dokończył swojego dzieła. Od 2009 roku stoi to puste, niewykorzystywane. Na szczęście zabezpieczone, bo faktycznie może to komuś na głowę spaść. Szkoda, że się nie udało zrealizować marzenia temu człowiekowi. Niestety nigdy to nie działało. Wygląda na to, że nigdy nie będzie działać. Chyba że miasto i powiat, czy włodarze tutaj tego miasta będą coś robili w tym zakresie. Nic tu po nas, nie można wejść do środka z uwagi na bezpieczeństwo. Chwilę jeszcze posłuchamy tej skrzypiącej muzyki i uciekamy realizować następny materiał. Przyjrzyjcie się jeszcze temu, póki stoi.